Czy Kościół powinien zabierać głos w sprawach politycznych? Dziś odcinek specjalny, trochę dłuższy niż zwykle, dotykający nie tylko spraw wiary, ale łączący w sobie również to, co dla każdego katolika powinno być jej wypadkową, chociaż nie wszyscy to rozumieją. Mam na myśli odpowiedzialność za sprawy publiczne. No i jeszcze drugie pytanie: od dawna je sobie zadaję: a mianowicie, czy Kościół w życiu społecznym jest nam w ogóle do czegokolwiek potrzebny? Zapraszam na nasze co spotkanie o kościele, ideach i sprawach wiary. Czuwaj katoliku w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. Lada moment przekroczymy 30 tysięcy subskrybujących. Szczęście moje jest więc nie do opisania. Dziękuję każdemu z Was, że tu jesteście, oraz wszystkim patronom, którzy uznali, że treści przeze mnie tutaj publikowane są na tyle wartościowe, aby wspierać rozwój naszego kanału Marek Miśko Czuwaj. Kłaniam się Państwu nisko. To dzięki Wam powstają kolejne programy. Możecie nas wesprzeć poprzez postawienie kawy na serwisie Bajkafe lub zostając patronem na zrzutce. Linki w opisie i pierwszym komentarzu. Dzisiejszy program będzie wymagał wyjątkowego skupienia, ponieważ dotyka trzech płaszczyzn, na których powinien działać Kościół Święty. Polityki, wiary i moralności oraz transcendencji. Jeżeli jesteście gotowi to za chwilę zaczynamy. Polityka. Czy Kościół jako instytucja ma swoje zadanie i cel, aby działać na tej płaszczyźnie? Oczywiście, że ma. Tym zadaniem jest stawianie drogowskazów moralnych i to nie według widzi mi się tego czy innego księdza, według prywatnych poglądów politycznych tego czy innego biskupa albo świadomości społecznej i kulturowych uwarunkowań człowieka, który został ustanowiony następcą Świętego Piotra. Ile razy słyszę, papież jest z Argentyny, on ma trochę inne pojęcie świata. Kardynał Sara jest z Afryki i ma takie samo jak ja. I co to zmienia? Co to warunkuje? Musimy działać według jasnych i klarownych zasad moralnych, a one są wszędzie takie same na każdym kontynencie. A wiecie dlaczego? I tu dla niektórych może być to pewna zagwostka, dla innych ciekawostka, a dla jeszcze innych całkowita zagadka być może dla modernistów dlatego, że jesteśmy. Nie z tego świata. I bez względu na to, jaki mamy kolor skóry, jaką mamy wyobrażenie o świecie, o polityce, o sprawach społecznych, z jakiego jesteśmy kontynentu, czy mieszkamy w Rzymie, Madrycie, Lyonie, w Bukareszcie, w Pekinie, czy w Warszawie, albo Radomiu, jesteśmy nie z tego świata, jesteśmy częścią Boga. Wiara katolicka jest sprawą uniwersalną, ponieważ jest ona przekazana nam przez samego Boga. Nie można się więc zasłaniać tym, że ktoś ma inną percepcję, bo jest na przykład z południowej Ameryki. Jak rzekłem, kardynał Sara jest z Afryki. No, Murzynem jest, tak? A ekscelencje rozumieją wszyscy na całym świecie. Może właśnie dlatego, że on jako jeden z nielicznych nie dorabia ideologii. Jaka jest więc rola Kościoła w polityce? I chciałbym, żeby uważnie to, co mam teraz do powiedzenia, jeżeli już tutaj jesteś, wysłuchali ci, którzy są przeciwnikami Kościoła, a oglądają tę audycję, ponieważ trafili tutaj ze względu na nasze sobotnie programy o sprawach społecznych i polityce. Otóż Kościół powinien wskazywać kierunki etyczne i moralne, oraz zabierać głos w sprawach społecznie ważnych, wskazując rządzącym na depozyt wiary, który jest mu dany. Powiedzcie, co takiego strasznego jest w związku z tym w wierze katolickiej? że mamy nie zabijać, w sensie mordować yy, oraz cudzołożyć, czyli chodzić do łóżka z cudzymi żonami? To są wartości uniwersalne, które powinniśmy chyba jako cywilizowani ludzie wyznawać. Nie pożądać żony bliźniego swego, nie pożądać żadnej rzeczy, która jego jest, ani kraść, ani mordować. Chyba wszyscy się z tym zgadzamy bez względu na to, kim jesteśmy, prawda? Katolickich przywódców i nas, zwykłych ludzi, nie wiążą żadne prywatne opinie współczesnej kościelnej hierarchii, ale moralność wynikająca z katolickiej doktryny wiary, a ta wbrew temu, co opowiadają moderniści, jest i musi pozostać niezmienną. Wcale nie musi dostosowywać się do współczesnego świata, nie musimy też jej rozpoznawać pod kątem współczesności. Co mamy doktrynę rozpoznawać pod kątem pojawienia się nagle w głowach lewackich yy, jakichś ideologów yy, kolejnych pięciuset płci i tak do końca będziemy zmieniać naszą doktrynę, bo komuś coś się roi w głowie? Żeby etyka mogła w polityce obowiązywać, musi być natomiast jakiś autorytet, który ją przekaże. Tym autorytetem, w mojej ocenie, jest i powinien być Kościół święty. I właśnie dlatego ten autorytet jest najsilniej podważany. Afery w kościele, przestępstwa, korupcja w Banku Watykańskim, demoralizacja, miałkość, rozmywanie prawd wiary, brak konkretnej mowy. Tak, tak, a nie to nie. Przecież nie możemy udawać, że to wszystko nie istnieje. Ale w ten sposób autorytetu i powagi instytucji się nie buduje. Brakuje jeszcze tylko czerwonego nosa na papieskiej twarzy, prawda? Gołe tyłki na oczach kardynała. I zobaczcie, ten żołnierz z Gwardii Szwajcarskiej, który wydaje się być jedynym na tym strasznym nagraniu symbolem jakiejś normalności. Kościół hierarchiczny, niczym sól zwietrzała, zatraca swój smak poprzez takie właśnie obrazki. Jak traktować więc poważnie tego człowieka? Działania, które odbierają papiestwu całą powagę i misję, którą ma on obowiązek wykonywać i pełnić w imię Chrystusa. Oczywiście... Żadne ludzkie gadanie oraz działanie nie będzie miało wpływu na to, co i tak jest nieuniknione, ale smuci fakt, że to akurat nam przyszło żyć w czasach upadku kościelnych autorytetów. Zobaczcie, co mówi dzisiejsza lekcja, co mówi święty Paweł, w formie tradycyjnej: że czasy są złe. Sam kościół jednak upaść nie może, chociaż wielu temu kibicuje. A ja tobie powiadam, iż ty jesteś opoka, a na tej opoce zbuduje kościół mój. A bramy piekielne nie zwyciężą go. Czytamy w przekładzie Biblii Jakuba Wójka w Ewangelii według Świętego Mateusza, 16:18. 18 Moderniści, przyjaciele Kościoła, choćbyście się ze wszystkich sił starali zmarginalizować rolę Kościoła, właśnie, który nie ma przecież 60 lat, ale dysponuje skarbem wiary, tradycji, dogmatów i doświadczenia dwóch tysięcy, to zniszczyć się go nie da. Część hierarchów kościelnych, którzy podjęli się misji prowadzenia tej ziemskiej i nieziemskiej zarazem instytucji, zawiodła. No, albo perfekcyjnie realizuje swoje zadanie prowadzące do utracenia przez Kościół powagi. Tak, oskarżam więc was o miałkość intelektualną w miejscach, w których potrzeba wznieść się ponad poprawność polityczną i współczesność. Ale również o przeintelektualizowane gadanie, gdy odpowiedzi na zadawane pytania nie wymagają żadnej umysłowej ekwilibrystyki. Gdy trzeba po prostu powiedzieć tak jak, nie wiem, ojciec w domu swoim dzieciom tak to tak, nie to nie, łap w to miejsce wkładać nie możesz, ponieważ kopnie cię prąd. A nie kluczyć, wiesz, gniazdko elektryczne składa się z takich dwóch dziurek, jeżeli włożysz w jedną lub w drugą, hmm, może kopnąć albo nie kopnąć. Kopnie, jak wsadzisz, to kopnie. Drodzy widzowie, Ilu z Was poszukuje dziś wskazówek, rad u Waszych lokalnych biskupów? Albo gdy podajecie dzieciom wzory do naśladowania? Zastanówmy się, ja też. Jak wielu jest wśród nas ludzi, którzy podają za wzór współczesnych katolickich hierarchów? Czy mówimy o naszych zasadach moralnych i etycznych z dumą? Czy może za szczuci przyjmujemy retorykę naszych przeciwników, którzy najchętniej widzieliby nas i nasze poglądy w kruchcie? I nie chodzi tylko o religię ze szkół. Bo ja też jestem jej w szkołach przeciwnikiem, ponieważ tam już dzisiaj nic ona nie znaczy. Katecheza w szkole w zasadzie nie istnieje. Jest miałka i o niczym. Kościół posiada przecież własną naukę społeczną i wykładana jest przez niego konkretna moralność. Wszystko, co robi Kościół na ziemi i do czego został on powołany, dotyczy przecież ludzi, prawda? Czyli istot, które jako jedyne posiadają nieśmiertelną duszę. A skoro dotyczy ludzi, a ludzie przecież tworzą społeczeństwa, narody i cywilizacje, to tak sobie myślę, że nieuniknionym jest przecież, że będzie też dotykał polityki. No a skoro polityka jest sprawą ludzką, nie może być ona budowana w kontrze do spraw wiary. I tu zataczamy koło. Żeby być słuchanym, trzeba posiadać autorytet, który niestety w przypadku kościoła sukcesywnie popada w ruinę. A kto rządzi kościołem? Kto wytacza kierunki i zadania? Ja to robię? Wy to robicie państwo? Ty to robisz? Widzu, jaka nas w związku z tym czeka przyszłość, gdy w kościele nie będzie autorytetów. Gdy ludzie obok drogowskazów moralnych będą przechodzić obojętnie, albo co gorsza, i chyba dzieje się to teraz, będą one wskazywały nam złe kierunki i prowadziły na manowce. Zobaczcie na wyniki najnowszych badań. Niedawno podawałem wam badania z Gusła, te są zupełnie inne i sam niedawno je odkryłem. Są z września tego roku żeby nie było że Miśko od tak sobie gada. Zobaczcie, te badania, które za chwilę wam podam, przeszły w zasadzie bez większego echa. Oto raport o nazwie Kościół w Polsce 2023, który został przygotowany przez Katolicką Agencję Informacyjną oraz Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. Dlaczego większość z was o nim nie słyszała? Może dlatego, że nie ma czym za bardzo się chwalić. Na poziomie ostatnich 30 lat zmieniły się dramatycznie praktyki religijne Polaków, tak wynika z tego raportu. Widać to zwłaszcza wśród osób wykształconych oraz rodaków żyjących w dużych miastach. W Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku jest więcej osób niepraktykujących w ogóle niż praktykujących regularnie. Z danych cebosu wynika, że w roku 1992, czyli 30 lat temu, praktykujących w tych wielkich miastach było 52%. Obecnie 28. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież, czyli naszą przyszłość. Komentująca badania profesor Grabowska z Uniwersytetu Warszawskiego powiedziała, że sekularyzacja najszybciej dokonuje się wśród najmłodszych pokoleń. W 2015 roku, kiedy ci ludzie weszli w badania, CEBOS z 2022, regularnie praktykowało 55% młodzieży. A dziś jest to już 23%. A dlaczego młodzież przestaje wierzyć? Według raportu, 21% młodzieży jako przyczynę niewiary lub obojętności wskazało osobiste przekonania i przemyślenia. Czyli co? Brak autorytetów, na których ta młodzież mogłaby się oprzeć ludzi, którzy budowaliby w młodych wiarę. Co? Yy, imprezy techno w postaci mszy techno nie spełniają już egzaminu? Nie da się przyciągnąć młodzieży wygłupami w kościele? No, patrz pan, kto by się spodziewał. Natomiast prawie 19% młodych powiedziało, że brak wiary jest u nich wywołany zniechęceniem do kościoła jako instytucji. Z kolei 9,3% wiedzą o negatywnych postawach moralnych księży. To do was, Ładka, zdrajcy. Przynajmniej od 30 lat prowadzona jest więc w naszym kraju nazwijmy to nowa ewangelizacja. Jak na dłoni więc widać, że działania te nie zdają egzaminu, że należy po prostu z tej drogi zawrócić. Zacząć na nowo spoglądać w kierunku korzeni. Żeby Kościół przestał ścigać się ze światem, ale żeby dał ludziom, a szczególnie młodzieży, coś, czego nikt inny nie ma, bo mieć nie może czyli bezpośrednią relację z Bogiem. Wiecie, na czym ta relacja może dzisiaj polegać w tym zwariowanym, głośnym świecie? Takie to proste spróbujcie. Być może chodzi o kalwaryjską ciszę. Taką ciszę, która przenika do szpiku kości i dotyka bezpośrednio duszy. Którą ma przecież każdy z nas. Tę całą mądrość świętych, poświęcenie męczenników, odwagę kapłanów w czasach próby. Tak aby człowiek wchodzący do świątyni wiedział, widział i czuł całym sobą, że jest w miejscu, które nie ma nic wspólnego z hałasem dobiegającym z ulicy. Żemsza to prawdziwa ofiara i realna ofiara, a nie obowiązek uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego ksiądz gada jakieś bzdury o dambony, inny próbuje być zabawny, a w rzeczywistości jest żenujący. Młodzi ze swoimi rozterkami i problemami w świecie pełnym hałasu poszukują dzisiaj psychiatrów, psychologów. A może tak naprawdę potrzeba jest zwykłej ciszy, odstawienia smartfona tych idiotów, youtuberów, blogerów, tiktokerów? Może potrzeba jest po prostu ciszy takiego miejsca, do którego mogą podejść, wpłynąć tam, zakotwiczyć w spokojnej przystani, na której mogą postawić bezpiecznie swoje stopy i odpocząć. Od czego odpocząć? Od szkoły, od zgiełku, od zamieszania? Żeby znaleźć chwilę na wymianę myśli z czymś, co ich stworzyło. Tym czymś, kimś jest Bóg. A wiecie dlaczego? Bo w kościele, o czym zapominają chyba bardzo często hierarchowie i kapłani robiący jakieś sceny z rodem, z urodzin, z McDonalda, działa sam Chrystus. I nie potrzebują głupka księdza, który będzie robił fikołki przy ołtarzu. Albo jakiegoś grającego na gitarze, uważającego, że dobrze gra. Jak chcę posłuchać gitary, to włączam Spotify. W kościele działa sam Chrystus. Ale jak on ma dotrzeć do głębi serc tych dzieciaków, skoro ktoś postawił sobie za cel za wszelką cenę rozpraszać ich uwagę? Na wszelkie możliwe sposoby. Bębny, gitara, podskoki, jakieś głupoty, wygłupy. Jak Chrystus ma do tych ludzi przemówić, skoro wiadomo, że Chrystus najpiękniej przemawia w ciszy? Wiecie dlaczego? kiedy się słucha. Potrzeba jest ciszy. Tym bardziej przeraża mnie wizja kardynała Rysia jako członka Dykasterii do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Biskup, który złamał na słynnym stadionie wszelkie obowiązujące zasady związane z dyscypliną i sakramentami, ma teraz pouczać i mówić jak mają one wyglądać? Choćbyście zrobili z kościołów dyskoteki i tak nie zdobędziecie młodych, a już na pewno nie utrzymacie w nich wiary. Tymczasem z perspektywy ziemskiej nie mamy się nawet do kogo odwołać. Brakuje nam w kościele ludzi odważnych, ideałów, a być może i mędrców o szerokich horyzontach, którzy mocą swojego słowa, pióra, perswazji albo jakiejś intelektualnej wielkości stanowiliby drogowskaz wskazujący drogę nam prostym ludziom, duchownym i świeckim, bo każdy z nas potrzebuje takiego drogowskazu. Cóż, ten sam kardynał, który jeszcze kilka lat temu jako arcybiskup. Zapraszał do swej katedry rabina, prowadząc z nim cykliczne, w moim przekonaniu, przeintelektualizowane, jałowe, pseudoekumeniczne dyskusje, dziś milczy we wszystkich językach, gdy dokonywane są prawdziwe zło i eksterminacja ludzi. Wiara, moralność i transcendencja. W polityce będzie więc tyle moralności i katolickiej nauki społecznej, ile Kościół będzie posiadał autorytetu. Bo jak się nie ma autorytetu, to nikt nie będzie tego słuchał. Przytoczone badania wskazują jednak że przez ostatnie 30 lat pikuje ten autorytet dramatycznie spada na łeb na szyję a odpowiedzią na to jest jeszcze większy brak konsekwencji i rozmywanie prawd wiary i żenujące niekiedy obrazki aby kościół mógł być autorytetem znowu w sprawach społecznych musi odbudować swoją wiarygodność została ona zniszczona między innymi przez fałszywy ekumenizm albo na przykład takie sugerowanie od lat a teraz to już jawne mówienie że wszystkie religie są na równi a swe skrzydła roztacza nad nimi duch braterstwa. Gdzie macie teraz to braterstwo? Tak się składa, że nadeszła właśnie chwila próby dla waszych metod. Świetnym przykładem jest barbarzyńska wojna na wschodnim brzegu Morza Śródziemnego. Hmm? Fałszywa Ekumenia. Ci sami ludzie, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie kościoła na całym świecie i jego po ludzku rozumianą z roku na rok malejącą pozycję od lat. Prowadzą pusty dialog o niczym, produkując tylko zupełnie niepotrzebnie CO2 poprzez loty na te ich ekumeniczne posiedzenia. Gdzie jest teraz ten wasz ekumenizm, spotkania, które prowadzicie w imię dialogu? Dialogu pomiędzy religiami, które nie mogą się ze sobą zgodzić, dlatego że nie wyznają tego samego, diametralnie się różnią, a są też religie takie, które zostały stworzone przez demona. Przecież my, katolicy, w to wierzymy. Religia muzułmańska nie jest religią, która powstała w wyniku działania Boga. W wyniku działania Boga powstał Kościół katolicki. Ty jesteś, Piotr. Myślicie, że taka miałkość, to wszystkie rozmywanie, które stosujecie od lat, nie ma wpływu na podejmowanie przez ludzi decyzji względem ich wiary? Po prostu ludziom się nie klei. I co, nie ma żadnego listu otwartego podpisanego przez religijnych przywódców, którzy głośno by zaprotestowali przeciwko mordowaniu niewinnych ludzi? Bombardowaniu konwojów z cywilnymi uciekinierami ze strefy gazy? Nie widzicie tej propagandy uprawianej przez ambasadę Izraela od kilku dni w polskich mediach społecznościowych? Zobaczcie na ten obrazek. Szantażyści, jeżeli nie popierasz naszego terroru, to jesteś za terrorem. Żaden judaistyczny przywódca nie stanie teraz wraz z wami i nie potępi ludobójstwa na Palestyńczykach? Albo tego, że minister obrony Izraela mówi o innych ludziach, że są zwierzętami? Być może Hamas i tak, ale te kobiety, cywile, starcy. Te niewinne dzieci? Ale widzę też drugą stronę, że żaden muzułmański przywódca nie stanie teraz z wami i nie potępi działań terrorystów z Hamasu. Cóż wiąże wasze języki przed powiedzeniem jednej i drugiej stronie przestańcie strzelać do cywilnej ludności, przestańcie bombardować osiedla pełne kobiet i dzieci. Nie blokujcie dostaw wody, żywności i prądu zwykłym ludziom, którzy skazani są na śmierć z głodu, bomb i pragnienia. Właśnie teraz, gdy oglądasz ten program a ja do was mówię, siedzisz przed ekranem telewizora, komputera czy telefonu, ktoś tam ginie, mordowany w bestialski sposób. Odwaga wymaga stanięcia po stronie prawdy. A prawda jest taka, że w tej terrorystycznej, mającej wszelkie cechy ludobójstwa wojnie pomiędzy Izraelem a Palestyną, giną niewinne dzieci, kobiety, starcy, cywile i to po obydwu stronach barykady, z tą różnicą, że jednym wolno, a drugim nie wolno. Że jedni otrzymują mandat dla swych terrorystycznych działań, a drudzy zostali już skazani na śmierć i nikt się o nich nie upomni. Politycznie ta wojna nie jest naszą sprawą i Polska nie powinna mieszać się w jej przebieg nic nas to nie powinno interesować. Ale moralnie niesiemy na sobie pewien bagaż z nią związany. Stąd moje pytanie jako katolika: Gdzie im mam mowie, rabini, biskupi, którzy przez lata podpisywali te wszystkie zakłamane dokumenty o religijnym braterstwie? A może braterstwo kończy się tam, gdzie zaczyna się realna polityka? Gdy trzeba powiedzieć prawdę, co? U granicy Palestyny stoją setki ciężarówek z pomocą humanitarną i nie wjeżdżają na teren gazy, bo Izrael mówi, że zbombarduje każdy konwój z pomocą dla cywilów. I wszyscy milczą. W piwnicach terrorystów Hamasu przetrzymywani są zakładnicy, również dzieci i kobiety. Gdzie radykalny sprzeciw? To wszystko razem tworzy obraz upadku świata, którego nie chcielibyśmy widzieć. Świata bez autorytetu do którego można się odwołać bez papieża który jest w stanie pobudzić ludzkie serca i umysły który może głosić Chrystusa radykalnie bez oglądania się na polityczną poprawność czy agendę ONZ-u nie jest też jednak tak że mądrych ludzi nie ma w ogóle są ale jest ich niewielu ja na przykład pociechę znajduję w takich książkach jak ta wywiad z biskupem Schneiderem wydawnictwo Dembogura Poleca książkę Ekscelencji Atanaziusa Schneidera, biskupa pomocniczego Astany. Christus Vincit: Triumf Chrystusa nad mrokami czasów. Niczym jego patron z IV wieku, święty Atanazy Wielki, biskup Schneider mówi rzeczy, których inni nie powiedzą. Książka do nabycia w wydawnictwie Dębogóra. Link do zakupu znajduje się w opisie filmu. Polecam. Marek Miśko. O, myślę, że za długo się dziś rozgadałem. Dlatego przed odchodnym chciałbym Wam podziękować za liczne wpłaty, których dokonujecie, oraz wyświetlenia, których nieustannie przybywa. Jeżeli ktoś z Was chciałby wesprzeć nasz projekt i sprawić, aby kolejne materiały pojawiały się tutaj cyklicznie, możecie postawić tam kawę na serwisie Bike lub zostać mecenasami, takimi cyklicznymi, na serwisie zrzutka.pl. Informacje, jak to zrobić, znajdziecie w pierwszym komentarzu oraz w opisie tego filmu. Czuwaj! A na odchodne w niedzielę. Pytacie w związku z tym, co my, zwykli ludzie, możemy zrobić? Jak zawalczyć? Z pomocą idą nam znów badania, które przed chwilą sprawiły, że aż włos zajerzył się na karku. Otóż prawie 60% badanych katolików według tego badania zadeklarowało, że źródłem ich osobistej wiary jest wychowanie religijne w rodzinie. Ponad 16% wskazało na przykład religijności któregoś z rodziców. Młodzież po prostu musi widzieć, że my, rodzice, dziadkowie, członkowie rodziny, do wiary w Boga i w kościół podchodzimy na serio, poważniej niż dzieciaki widzą to na błazeńskich obrazkach. To my musimy wziąć tę odpowiedzialność, gdy biskup zapomina do czego został powołany, gdy prawie 70-letni mężczyzna myśli, że gdy upodobnie się do blogera z YouTube'a czy TikToka zyska zaufanie najmłodszych. Pokazuje to tylko, że pomimo tych wszystkich szkół, tytułów i doktoratów, nie macie pojęcia o życiu. Bladego. I ja to mówię jako ojciec czwórki dzieci. Nie macie pojęcia, chociaż uważałem przez wiele lat, że katolicy, kapłani, biskupi oraz kardynałowie wiedzą, jak wygląda życie rodzinne, ponieważ po pierwsze sami z rodziny wychodzą, a po drugie spowiadają. Okazuje się, że nie. A przynajmniej wielu z was go nie ma, bo są tacy, którzy z pewnością wyciągają właściwe wnioski. Rodzina to jest ostatni bastion katolicyzmu. Autorytet rodziny, ojca i matki, dziadków, starszego rodzeństwa. Na tym polu powinniśmy prowadzić naszą walkę, uzbroić przyszłe pokolenia, tłumaczyć i wyjaśniać źródła kryzysu w kościele i oczekiwać na lepsze czasy. Z tym czy innym papieżem. Czuwaj, Marek Miśko. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.